rzeczywiście bardzo bogate kraje, takie jak Niemcy, korzystały z różnych możliwości swoich przewag, ale również z bardzo takich dużych wieloletnich zaniedbań w obszarze prawnym w Polsce. Poza rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u po prostu w Polsce stworzono Eldorado dla tych, którzy przywozili odpady, handlowali odpadami, składowali odpady. Nie było właściwie żadnego systemu kontroli, nie było żadnego systemu walki z patologiami w tym obszarze. Ja chociażby przypomnę taki bardzo ciekawy przepis, który mówił, że 7 dni przed kontrolą należało takiego przedsiębiorcę odpadowego zawiadomić o tym, że zamierza się do niego przyjechać z kontrolą. No więc widać, że to wszystko była fikcja, że to był cyrk.